Serdecznie witamy Was w telewizyjnej lekcji Divina, 25. niedzielę w ciągu roku. Ksiądz Józef Maciąg. Witajcie. Z Paweł Matyszewski, ksiądz Robert Muszyński. Dzisiaj rozważamy Ewangelię Świętego Mateusza, rozdział 20 i pierwsze 16 wersetów. Taki ciekawy temat o sprawiedliwości społecznej. Ale myślę, że nie jeden raz mamy dylematy i jakieś złości, że ktoś w pracy jest traktowany lepiej niż my i że jest bardziej faworyzowany. Więc tutaj znajdziemy trochę odpowiedzi na tego typu nasze rozterki serca. Posłuchajmy tekstu. Albowiem Królestwo Niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie, rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli, wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nikt nas nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od pierwszych aż do ostatnich. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. No tak. Jedni pracowali godzinę, drudzy 12. I dostali tyle samo. To już jest nie do przyjęcia. Dlaczego? Dlaczego Jezus opowiada taką przypowieść o tych, którzy są zawołani, by pracowali w winnicy Bożej, Królestwo Boże jest podobne. Gospodarz winnicy, czyli sam Jezus, zachowuje się prowokująco, bo mógłby to samo załatwić po cichu, żeby ci pierwsi nie wiedzieli. Dać im po denarze, odprawić ich jako pierwszych i powiedzieć tak jak to się czasem robi: ty dostaniesz tyle samo, ale nic im nie mów. Nie? Tymczasem Pan Jezus robi odwrotnie. Zacznij od pierwszych, czyli tych robotników ostatniej godziny, czyli od ostatnich zacznij wypłatę. Widocznie chce sprowokować do myślenia nas, jego słuchaczy, jego uczniów. To, co mnie tak uderza, że umówił się o denara tylko z pierwszymi. Pozostali słyszą, że będzie wam dane, to inaczej, co słuszne będzie wam dane. I idą w zaufaniu do gospodarza, idą do pracy, ufając mu, że będą sprawiedliwie wynagrodzeni. Ciekawe też jest, że ta przypowieść jest już przed trzecią zapowiedzią męki i zmartwychwstania Pana Jezusa, przed jego działalnością w Jerozolimie Paschą, czyli to, co Jezus zapowiada, zaraz będzie czynił. Czyli ta przypowieść będzie zaraz faktem. Czy co, Królestwo Boże, krótko mówiąc, to jest, że jednak jest niesprawiedliwość w Królestwie Bożym? No bo to, jeśli patrzymy po ludzku na tę Ewangelię, no to się kłóci z naszym poczuciem sprawiedliwości. No. I to, że się kłóci z naszym poczuciem sprawiedliwości, to znaczy, że mamy zmienić nasze pojęcie o sprawiedliwości, mamy zmienić nasz sposób myślenia, czyli się nawrócić. A, czyli chcesz powiedzieć, metanoia, że tu jest hak
żebyśmy zobaczyli te nasze myślenie, patrzenie i zakwestionowali je, że tu jest jednak że ja Słowo Boże. Zarabiam na Królestwo Boże, na nagrodę w Królestwie Bożym, własnym wysiłkiem, własną służbą Bogu, że On mi jest coś winien, za zapłatę jakąś, nie? Nie, Pan Jezus mówi nie, to jest czysty dar. Żeby zobaczyć też kontekst szerzej, warto zauważyć, że mamy w Ewangelii Mateusza w tych rozdziałach 20-21 taką trylogię o robotnikach w winnicy. Pierwsza część to jest właśnie ta przypowieść, którą przed chwilą usłyszeliśmy, o robotnikach. Druga część tej trylogii, nazwijmy, to jest przypowieść o dwóch synach, których ojciec posyła do pracy w winnicy. Dziecko, idź, pracuj dzisiaj dla mnie w winnicy. A trzecia, że tam chcą przejąć winnicę Pana. A trzecia część tej trylogii o winnicy to jest o dzierżawcach, którym powierza właściciel winnicę pod opiekę i wyjeżdża na dłuższy czas, a oni postanawiają zabić sługi właściciela, a w końcu jego syna, którego posyła do nich jako ostatniego, żeby przynieśli mu plon należny, ci właśnie dzierżawcy, robotnicy. Winnica jako symbol Królestwa Bożego, prawda? Czyli pewien dar Boga, który ma nadać sens naszemu zaangażowaniu, naszej aktywności, prawda? Że mamy dla kogo pracować, mamy komu służyć, wiadomo, do czego ma służyć nasze życie, mamy pewne powołanie i mamy pewną nagrodę, ku której zdążamy, przykładając nasz wysiłek, nasz trud do tego daru, jakim jest Królestwo Boże, darmowy dar Boga, że Bóg nas właśnie w ten sposób nadaje sens naszemu życiu. Zauważmy ten mocny obraz bezrobotnych, stojących, czekających na zatrudnienie. Ja to widziałem w Kirgistanie, na takich rozstajach dróg, jakieś stare ciężarówki, jakieś samochody, którymi ci ludzie poprzyjeżdżali. Czekają od rana godzinami, czasem wiele godzin na jakąkolwiek robotę, że ktoś przyjdzie ich najmie. Taki sam obrazek w Ziemi Świętej, gdzieś tam między Betlejem a Jerozolimą, też na poboczu drogi. Obrazek smutny, przeraźliwie. Ludzie, którzy czekają na łaskę i nie mają za dużej nadziei, że ktoś przyjdzie i nada sens temu dniowi, gdzie oni chcą pracować, zarobić na rodziny, a nie mają takiej możliwości. Bóg wkracza w nasze życie, Chrystus wkracza w nasze życie, powołuje nas do pracy w swojej winnicy, nadając sens naszemu życiu, czyniąc naszą taką bezczynną wegetację, przemieniając ją w owocny trud zakończony nagrodą. Nie? Tak. To rozumienie sprawiedliwości, od którego wyszliśmy, jest rzeczywiście ludzkie, jest inne od w Słowie Boga, bo w Słowie Boga idea sprawiedliwości jest związana z ideą przymierza. Mm-hmm. Że Bóg zawiera ze swoim ludem, wcześniej z Abrahamem, z Noem, z Adamem, przymierze zawsze darmowe, wierne, ogromnej też bezwarunkowości, zapowiadając to nowe przymierze, bo te przypowieści o robotnikach właśnie już dotykają paskę. Blisko są paskę, czyli że jest to sprawiedliwość Boga jest to darmowe przymierze Boga z ludem, które się wypełni w przymierzu Chrystusa w jego krzyżu. A ty odpowiadając na ten darmowy dar Boga, że Bóg ciebie jakby chce do siebie przygarnąć, chce właśnie nadać sens twojemu życiu, nie możesz mu nic zaproponować od siebie, możesz mu ofiarować siebie, swoją miłość, swoje posłuszeństwo, prawda? No dobrze, ale mimo wszystko, powiedzmy, jestem, który od małego dziecka jakoś kocham Kościół, Bożą Winnicę i na różne sposoby od w sumie młodego mojego życia próbuję się angażować w Kościele, poświęcając nieraz mnóstwo swojego czasu, jeszcze powiedzmy, jak nie byłem, nazwijmy, urzędowym członkiem Kościoła i że pracuję w Kościele. Funkcjonariusze, niektórzy mówią brzydko. Tylko jako świecki człowiek poświęcałem mnóstwo czasu, wyjeżdżałem z domu,
szósta tam z minutami, wracałem po 23, pierwszym pociągiem, wracałem jako student Politechniki, mnóstwo różnych ewangelizacji na takiej uczelni, na takiej, na innej uczelni, jeździliśmy od miasta do miasta i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Potem powiedzmy, że ktoś jest, już ma swoją rodzinę, ma swoje dzieci, ma swoją pracę, ale ciągle w tym kościele się angażuje, prowadzi, a to takie wspólnoty, a to takie wspólnoty, jest takim liderem. Dzisiaj mamy mnóstwo takich rzeczywistości, nie? I oczekuję nagrody, tego denara dostajesz, proszę bardzo, wejście do nieba, nie? A ktoś w ostatniej chwili, tuż przed śmiercią, całe życie szalał, robił co chciał. Na przykład zewangelizowany przez ciebie, prawda? Nawet, ale powiedzmy, no, mamy takie przykłady, że gdzieś tam jest łoże śmierci, robił co chciał, robił dużo złego, publicznie i tak dalej, nie? Mamy na przykład naszego generała Jaruzelskiego, który tuż przed śmiercią wyspowiadany i tak dalej, no i co? Mam się zgodzić na to? Tylko zwróć uwagę, że tu jest trochę inna rzeczywistość. Tu jest ta godzina pracy dla Królestwa Bożego, dla winnicy Bożej, nie? To nie możemy tego zagubić, nie? Że ci ludzie poszli za powołaniem, które przyszło do nich późno, albo oni późno dali się odnaleźć Bogu i poszli pracować dla Niego, nie? Że w ich życiu okazały się owoce wiary, że po prostu się nawrócili, zaczęli służyć, trzeba by sobie jakoś zdefiniować, co to jest ta praca w winnicy, nie? Tutaj konkretnie. No dobrze, no ale... To nie jest tak, że ktoś, powiedzmy, tam ktoś pracował, łaskawie się wyspowiada w szpitalu na łóżku u ciebie i porównujesz go do siebie. To jest trochę inna sytuacja. Ci ludzie pracowali jedną godzinę, nie? Tak, jednak tak. Ta jedna godzina była, że... A to wystarczy? To jakby są dwie postawy pasowo. Tak mi się wydaje, że w tym tekście jakby pokazane, że można mieć postawę takiego niewolnika, jakby to jest pokazane, ci co pracują cały dzień, jako niewolnik. Czy nie z radością, jakby nie w duchu jakby takiej służby, bo będzie drugi robotnik za mną pokazany, Jezus Chrystus, który też dokona pracę wielką. Też w winnicy, na krzyżu, który nie będzie pracował jako robotnik, jako najemnik, tylko jako syn ojca. Zbawiając ludzi i czyniąc ich synami, nie niewolnikami, tylko synami wolnymi. Czyli jakby tu jest, mi się wydaje, że też ukryta, chociaż to jest trudno w tekście jakby tak wprost odnaleźć, ta postawa darmowej miłości, że za radość pracy w winnicy, troszkę jest w tym tekście wcześniejszym o Piotra, który my opuściliśmy wszystko. Nie jako niewolnicy, tylko pociągnięci słowem miłości Pana, słowem powołania. Czyli krótko chcesz powiedzieć, że ci stali te 11 godzin i ta bezczynność to wcale nie jest taka rzecz przyjemna, jak ci, którzy pracują te 11 godzin w tym momencie, trudzą się i dla nich to, co mówi później, przypomina święty Paweł, słowa Jezusa, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu, nie? Że ci, którzy w tej winnicy Pana pracują, kiedy dają przez 11 godzin, ostatecznie są napełnieni Duchem Świętym, pewien błąd w myśleniu tych właśnie robotników pierwszej godziny, którzy osądzają tych ostatnich, błąd w myśleniu, który polega na tym, że oni w pewnym sensie zazdroszczą tym, że oni leniuchowali cały dzień, popracowali jedną godzinę. Zapytajmy bezrobotnego, który czeka na jakąkolwiek robotę, bo ma głodne dzieci w domu, czy jest przyjemnie leniuchować bezrobotnemu. To po prostu usłyszałby chyba jakieś bardzo mocne słowa, że się myli, nie? To nie jest nic przyjemnego, nie mieć sensu życia przez większość życia, nie? Przez 11, 12 życia, nie? Nie wiedzieć, po co ja żyję, czemu ma służyć ta moja wegetacja bez roboty, bez niczego. To po pierwsze. A po drugie, mają też taki błąd w myśleniu, który tutaj się manifestuje, że nam się coś należy. Należy nam się więcej niż tamtym. Jezus chce powiedzieć, w Królestwie Bożym ten srebrny denar życia wiecznego, czyli ta nagroda ofiarowana wszystkim, jest darem, jest czystym darem Boga, nie jest żadną zapłatą za twoją pracę. Twoje dobre czyny, które spełniasz służąc Bogu od dzieciństwa przez tych 12 godzin życia,
mają inny sens. Nie są zasługiwaniem na nagrodę Boga, tylko mają być drogowskazem dla innych tych robotników stojących bezczynnie na rynku Orygenes Dopowy, czyli poza kościołem, poza królestwem, poza winnicą Pana, żeby oni też weszli. Nie? To ma być zaproszenie dla nich, znak, świadectwo, ale nie zapłata od Boga za coś, co ci się od Boga należy. Nic ci się od Boga nie należy. Czyli to, co mówiliśmy tydzień temu, nie? Że ile razy mam przebaczyć? Czy 7 razy, 77 razy? I tam tak jak Bóg ci przebaczył. Czyli odnajdywaliśmy słowo, które nas prowadziło, to przebaczenie, czyli żeby patrzeć bardzo do przodu i zobaczyć siebie w innej perspektywie, że mamy wspólny fundament Bożego miłosierdzia, a jednocześnie grzeszników. Nie? Jak to człowiek odkrywa, to nie ma problemu, że musi drugiemu przebaczyć tam ileś razy, bo jest ten sam problem. Ja też jestem grzesznikiem i też tego potrzebuję. To samo tutaj, nie? Kiedy ty pracujesz, jest wspólny fundament. Mianowicie działamy na rzecz Królestwa Bożego i się cieszymy, że kolejny jeszcze się załapał. No w ostatniej godzinie, że to nie jest sprawa rywalizacji jakiejś niezdrowej, tylko wręcz przeciwnie, nie? Jakiegoś szczęścia, radości, że jeszcze jeden się. Czyli to jest doświadczenie syna. Bo załapał. Tu widać, że ci pierwsi są niewolnikami, a to jest doświadczenie syna. Ciekawe, bo 28 werset, Jezus też nawiązuje w dalej tych mowach o synach Zebedeusza, widać, że apostołowie też nie do końca to rozumieją. On mówi tak, że syn człowieczy przyszedł, aby służyć, aby służyć i dać swoje życie jako okup, czyli zapłata za wielu. I jeszcze jako syn, ciąg jako dalszy jako syn. Dopowiada ta druga przypowieść o winnicy. Dziecko, synu kochany, idź i pracuj dziś w mojej winnicy. Bóg nas nie chce mieć jako niewolników, jako najemników, lepiej pracowników, powiedzieć. Tak, jako najemników, ale jako synów. Nie? Wolny, kochany, chciany. Te dwie przypowieści rzucają światło jedno na drugą. Nie jesteś niewolnikiem, ale synem. Nie? Zwróćmy uwagę jeszcze na tego pana, który mówi o sobie, jestem kalos. Dobry. Jestem dobry. Czy dlaczego złym okiem patrzysz na to, że ja jestem dobry? Złe oko tego, który osądza, który szemra, to jest jakaś właściwość złego ducha, który nie jest, który jest nieszczęśliwy nie dlatego, że został on źle potraktowany, tylko że według niego zbyt dobrze został potraktowany drugi. Nie zasłużył, prawda? W takiej mentalności nie ma miejsca na darmowe miłosierdzie, na darmową, hojną miłość Boga, prawda? Kolejny błąd w myśleniu. To są bracie, Kaina i Abla. Tak. On jest szczęśliwy, bo zazdrości. Też ma to złe oko. Tak, złe oko, tak. I jeszcze skądinąd ja bym zwrócił uwagę na tych właśnie 12 godzin, prawda? Pierwsza godzina to jest ta szósta rano o świcie, prawda? Trzecia godzina to jest dziewiąta rano. Szósta godzina dnia to jest południe, rozumiemy, prawda? Ta piąta godzina, ta jedenasta godzina to jest piąta po południu, przed zachodem. Możemy na nią popatrzeć z jednej strony jako na obraz całego naszego życia i się zastanowić, gdzie na tej tarczy zegarowej umieścić nasze spotkanie z panem winnicy, który powiedział, moje dziecko, idź i ty pracuj, mam i dla ciebie. Znaczy, no problemem to dotykasz czegoś bardzo ważnego. Warto problemem sobie jest, z tego zdać sprawę, nie? Że wielu dzisiaj wcale nie stoi i nie czeka, żeby ich nająć do winnicy Pana, wręcz przeciwnie. Mają inne firmy i korporacje, inne biznesy. Aha. Pytanie, czy ja widzę konkretny kształt tej winnicy Pana, w której ja mam coś dla niego każdego dnia zrobić, nie? I przechodzimy teraz na plan pojedynczego dnia, tych 12 godzin. Jak wygląda to moje spotkanie rano, kiedy Pan mi mówi, idź do mojej winnicy. Czy ja staję z rana po podniesieniu się z łóżka, po wypiciu porannej kawy albo jeszcze przed? Czy staję przed Panem, żeby usłyszeć od Niego rozkaz dzienny, taki rozkaz pełen miłości? Dziecko, i taki jest sens właśnie porannej modlitwy, prawda? Żeby w tych moich obowiązkach, które mam do wykonania, czasem bardzo prozaicznych, zobaczyć powołanie do
rozsiewania Bożej miłości, żeby tak patrzeć na moją pracę, na moje prozaiczne obowiązki. Pierwsze to jest zatrudnienie w winnicy Pana. To jest moje podstawowe zatrudnienie jako ucznia Chrystusa. Mam tam zanieść Boże miłosierdzie, Bożą miłość w jakiś sposób, przez moją obecność, takie świadome zaangażowanie chrześcijańskie. Czy tak patrzę na moje życie i na mój dzień, Józefie, każdy kolejny. Dobrze, jak zaczniemy się modlić wieczorem. Nawet kapłanom się zdarza i ucznie mówić przed 24. Po herbacie, to już wtedy już ugotowani jesteś. Jak to mówił jeden z rzymskich mędrców, diem perdidi, zmarnowałem dzień, nie? Który jest obrazem całego mojego życia, prawda? Bo on mi przypomina ten wieczór, że ja kiedyś stanę przed Panem w winnicy, żeby przynieść mu ten kosz właśnie tych dorodnych owoców. Widzicie, iż ta Ewangelia chce wywrócić wiele naszych myśli do góry nogami. Przepraszam za takie porównanie, ale bardzo dobre. Widzimy, że o to chodzi w nawróceniu. Tak. Od tego się dopiero zaczyna nawrócenie. Robi dobry ferment, to widać wśród uczniów, jak oni reagują z fermentem. I z tego fermentu wychodzi dobre wino. Dobre wino, miłości Bożej. Aromatyczne. Pozdrawiamy wszystkich, prosimy o te różne lajki i subskrypcje. Opinie też. Ksiądz Józef Maciąg, ksiądz Paweł Matwiejewski, ksiądz Robert Muszyński.